2022. Jesteśmy na grobie ojca Wincentego Kruszyńskiego. Urodził się Kruszyński w 1922 roku. Wtedy nasz biskup Neuhäusler. Ten, którego tutaj widzimy, urodził się przy Dachau. Już za życia ojca Wincentego. Przy Dachau się urodził. 27 stycznia 1888 roku, 3 dni przed śmiercią Jana Boską. Więzień Dachau w 1947 roku wydał świadectwo prawdy. A ty wiesz, jaka jest prawda. Przeżywam profanację w Eucharystii w Karmelu Krych Jezusa w Dachau. Przy jego grobie. Bo jest pochowany w Karmelu, który założył. 28 maja 1963 roku. Ale panują władcy świata. I teraz w Dachau są tylko Żydzi. A mieszkańców się wyszczepia. 18 sierpnia w 2020 roku Izraela samoloty latały nad obozem, a w obozie była minister obrony i żołnierze Izraela. A tego dnia, 18 sierpnia, w Hamburgu zaostrzyli przepisy sanitarne. I ustanowiono, że Jan Paweł II jest największym świętym. Pełno obrazków jego było. To są organizatorzy. Rabin Lau. Jego syn Dawid Lau. Podobno Rabina Lau nie wyświęcił, nie ochrzcił Jan Paweł II w 1948 roku w Krakowie w kościele Świętego Krzyża. Byli Dawid Lau, obecny od 2013 roku główny rabin Izraela, a jego ojciec organizatorem żywych w Oświęcimiu, gdzie od 1 września 2006 roku rządzi Żyd Piotr Cywiński. I odwiedzali Dachau na Oświęcimiu. W czerwcu 1979 Jan Paweł II, organizator, 28 maja 2006 B16 i przestępca Franciszek. Jezu, ufam Tobie, jak bardzo potrzeba prawdy, biskupie Neuhäuslerze. Z Twoimi listami pielgrzymowałam do księdza Michała Woźnickiego, na Wroniecku. 8 maja byłam tam. Razem też był z nami ksiądz Michał Woźniak, dla którego brałam ziemię z Dachau dla parafii świętego Piotra i Pawła w Pędzicach. To nie byli kapłani, którzy mnie przyjęli. Nie spotkałam księdza Woźnickiego. Ale to była rocznica, kiedy Franciszek tańczył z rabinem Edgarem Glückiem w 2017 roku na Watykanie, bo zakończyli program. Wszystko zaplanowane. Jezu, ufam Tobie. Tak bardzo potrzeba prawdy. Ojcze Wincenty, wspomagaj.